Cóż za piękny poranek. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie już w przedostatnim odcinku. Czy widać, że płakałem całą noc? Tak było. Nie mogłem spać. Po prostu ze smutku, że ta przepiękna wyprawa się kończy. Północy płakałem ze smutku, że ta piękna wyprawa się kończy. Ale drugie północy płakałem ze szczęścia, że zobaczę swoje dziewczyny. Jeszcze raz oficjalnie witam serdecznie. Przedostatni odcinek tej serii, tego projektu. Zapowiada się mega, mega ekscytujący dzień. Zapowiada się dzień pełen przepięknych górskich krajobrazów. Nie mogę się naprawdę doczekać. Trasa dzisiejsza będzie miała 119 km planowo, ale to nigdy nie wychodzi planowo tyle co planowo, tylko albo mamy mniej, albo mamy więcej, więc tak naprawdę okaże się, ile kilometrów wyszło dopiero jak dojedziemy. Mam nadzieję, że dojedziemy wszyscy, całą ekipą, całą drużyną. Będziemy się wspierać. Trasa będzie górska, jak już powiedziałem. Przebijamy się ze wschodniej części na zachodnią, ze wschodniej części Tajlandii na zachodnią, więc musimy przebić się przez pasmo górskie. W miejscu, w którym się znajdujemy, te góry widać z daleka. W parku narodowym, w którym byliśmy wczoraj, też te góry było widać z daleka. I powiem wam szczerze, że wyglądają one przerażająco. Są dość wysokie, są dość strome. One otaczają cały ten region, więc wcale nie musimy, nie jest powiedziane, że akurat są w kierunku, w którym my będziemy się dzisiaj udawać, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że aż tak wysokich wspinaczek dzisiaj nie będzie, bo nie ukrywam, że nogi są już dość mocno zmęczone. Nogi są zmęczone od stycznia tak naprawdę, od początku przygotowań do półmaratonu, poprzez półmaraton, mega wysiłek, w którym dałem z siebie 110%. No i od samego poniedziałku, od zeszłego poniedziałku jazda na rowerze, więc... Ale dodam więcej. Jest jeszcze jedna część ciała, która jest bardziej zmęczona od nóg. Wiecie jaka? Siodełka w rowerach szosowych są mega, mega, mega twarde i po już będzie 9 dniach jazdy naprawdę siedzenie boli. I wyobraźcie sobie, że po tak długich przygotowaniach, tak długich wysiłku dla mięśni, tyłek może boleć bardziej od mięśni. Czyli jest nieciekawie. Ale zostały 2 dni. Ok, dzisiaj jedziemy z Parku Narodowego Kaosok do miejscowości Kaolak. Podobne nazwy, oddalone od siebie właśnie tym pasmem górskim i dystansem około 120 km. Nie wiem, co się będzie działo. Mam nadzieję, że wszyscy damy radę, bo ja to, że ja dam radę, to ja wiem, że dam radę, bo no mam już taką głowę, że jak sobie coś zakoduję, to po prostu noga za nogą, głowa w dół i cegiełka po cegiełce dokładam tak, żeby dać radę. Ale dzisiaj nie chodzi o to, żebym ja dał radę, tylko dzisiaj postanowiłem sobie, że to będzie drużynowa wspinaczka. Bo są osoby, które nie mają takiego doświadczenia, nie jeździły tyle. Jest jedna dziewczyna, która miała problem na początku ze zmianą biegu, więc jechała tylko na dużej zębatce, więc tutaj sobie nie wyobrażam wspinaczek górskich na dużej zębatce i będę chciał troszeczkę jej pomóc, troszeczkę ją wesprzeć, tak żeby się nie poddała, żeby dała radę. Już te pierwsze 10 km dojazdu do gór będę chciał jej właśnie jak najwięcej pokazać, żeby zrzucała te przerzutki, żeby jak najlżej podjeżdżała pod te góry, tak żeby nie ubijać przysłowiowej kapusty, bo jak jedziemy pod górę i jedziemy na bardzo niskiej kadencji, czyli łup, 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 powolutku, to w żargonie kolarskim mówi się na to, że ugniatamy kapustę. Bardzo męczymy swoje nogi. Inaczej mają też osoby w tym przypadku szczupłe, a inaczej mają takie, nie powiem grubsze, ale takie mięsiwsze, o, że tak to nazwę. Bo te osoby mięsiwsze, one mają kawał nogi i tą nogą mogą tą kapustę pum, 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 ugniatać. A osoby szczuplejsze powinny mieć technikę wysokiej kadencji, czyli starać się utrzymywać jak najwyższą kadencję na jak najlżejszych przerzutkach, żeby tą kadencję po prostu wyciągać do góry. Najlepiej by było utrzymać między 80 a 90, ale to się nie zawsze udaje na dużych podjazdach. Natomiast no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę się starał, żeby tak samo właśnie te dziewczyny utrzymywały tą najwyższą kadencję, żeby nie przemęczały mięśni, bo podobno będzie dużo podjazdów. Nie wiem, nie jechałem tą trasą. Koledzy, którzy jechali już ten tur, to mówią, że jest to najcięższy etap i jest to najcięższa trasa, także opieram się na ich zdaniu, bo już to robili. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Chciałem powiedzieć jeszcze, że mam
Mam na sobie bluzę. Mam na sobie bluzę z 2017 roku. 6-letnią bluzę z Ironmana Barcelona. Był to mój pierwszy Ironman, który zrobiłem, można powiedzieć, że z marszu. Można powiedzieć, że do przygotowań do Ironmana miałem 1,5 roku. Nawet może nie, a zaczynałem od, jakbym powiedział, że zaczynałem od zera, to bym powiedział, to by było leciutko, tak, to by było tak łatwo powiedziane. Zaczynałem gdzieś tam, już byłem na -2. Tam już wchodziłem na -2. Ironman wtedy nie był dla mnie, ogólnie wtedy sport nie był dla mnie rywalizacją z kimkolwiek. Dalej nie jest, bo rywalizuję w sporcie tylko z samym sobą. Wtedy to było sposobem na pozbycie się problemów, na pokonanie swoich demonów, demonów przeszłości, które ciągnęły się za mną. I w idealnym, idealnie Ironmany się sprawdziły. Zrobiłem 5 Ironmanów, które zbudowały mnie w taki sposób, zbudowały ze mnie takiego człowieka, którym jestem teraz. Dlatego ta bluza, pomimo że ma 6 lat, jest ubierana tylko na specjalne okazje. Wziąłem ją ze sobą, mam ją ze sobą, miałem ją ogólnie na sobie od 6 lat, nie wiem, może z 15 razy, może z 20 razy. I specjalnie dzisiaj na śniadanie ma mi przypominać o sile psychiki. O tym, że wszystkie problemy, wszystkie ciężkie momenty dzieją się tu i rozwiązujemy je tu. I tak samo dzisiaj, podczas tych podjazdów. Jedno to jest siła fizyczna, a drugie to jest siła psychiczna. I dzisiaj ważniejszą rolę będzie odgrywała ta siła psychiczna i też tą swoją siłę psychiczną, którą ja budowałem przez ostatnich ładnych parę lat, będę chciał przekazać innym uczestnikom tego turu, tak żeby wesprzeć ich i tak żeby oni przebili dzisiaj swój mur, żeby przekroczyli jakąś swoją granicę, żeby wyszli ze swojej strefy komfortu w celu osiągnięcia sukcesu, bo jestem pewien, że przemęczymy się całą grupą, zaciśniemy zęby, zaciśniemy poślady, przemęczymy się, ale na górze, na szczycie bądź w hotelu kolejnym, na mecie satysfakcja będzie podwójna, satysfakcja będzie po prostu rewelacyjna. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo dopiero się rozkręcam, dopiero zaczynamy z tematyką motywacyjną, inspiracyjną, dającą siłę, dającą energię w pokonywaniu barier, w wychodzeniu właśnie ze swojej strefy komfortu w celu realizacji marzeń, celów, na które wcześniej nie mieliście czasu. Zachęcam też do komentowania, do wspierania kanału, łapek w górę, łapek w dół, jak wam się nie podoba, cokolwiek. Każdy komentarz pozytywny, a bardziej nawet negatywny, jest konstruktywny i pomoże w dobrym kierunku iść z kanałem. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną, byli ze mną. Witam wszystkich, którzy dołączają. Życzę wam wspaniałego, pełnego uśmiechu dnia. Ja zawijam się na śniadanko, pakowanko i lecimy. No to zaczynamy. Za dosłownie 5-10 minut skakujemy na rowery. Słuchajcie, jeszcze nie ma godziny 8, a grzeje tak, że ja już jestem spocony. Przed nami dzisiaj najtrudniejszy dzień. Wszystkie te poprzednie dni pogoda była, jak widzieliście, w kratkę. Trochę padało, trochę słonecznie, ale większość było zachmurzonego nieba. Natomiast dzisiaj to się dzieje na niebie, świadczy o tym, że będzie mega gorąco i na podjazdach będziemy tracić dużo płynów, więc głównym celem na dzień dzisiejszy jest o czym muszę na pewno pamiętać, o tym, żeby się systematycznie nawadniać, cały czas nawadniać, żeby nie dopuścić do tego, żeby organizm się odwodnił, bo wtedy i stracę siłę w mięśniach, a i można jeszcze wtedy przy odwodnieniu można sobie jeszcze gorszych problemów narobić. Ekipa już stoi, już się pakuje, więc ja lecę, wskakuję na rower i kolejny update będzie już z rowerka. Do zobaczenia, trzymajcie się. Plan na dzisiaj jest taki. Pierwsza przerwa kawowa na 35 kilometrze. Następnie ten główny podjazd zaczyna się na 60, kończy na 64. Czyli 4 km podjazdu. Do 35 kilometra będzie takie, to się nazywa rolling, takie hopki będą. Będzie trochę przewyższeń, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. A jeśli chodzi o góry, to dopiero 60. I tam dopiero zaczniemy tą główną wspinaczkę do 64. Więc pierwsza przerwa 35. Druga przerwa, nie wiem, czy będzie jeszcze przerwa przed rozpoczęciem spinaczki, czy już na szczycie. Czyli będzie przerwa na 60, czy już na 64. To się okaże, to grupa zadecyduje, jak się czuje, tak żeby wszyscy po prostu dali radę. Co mi pozostało powiedzieć? Ciśniemy. Nie ma lekko. Jakiś pies mnie goni. Zrezygnował. Mam szczęście, nie zaatakował.
kamerze tego nie jestem w stanie przekazać, ale jeszcze jest taka godzina, że jak się jedzie lasem, to czuć taki chłodek fajny na ciele, a jak tylko się wyjeżdża w słoneczko, to czuć taki zapach lata w Polsce. Takie ciepłe promienie, taki gorący dzień w środku lata w Polsce. Takie promienie ciepłego słoneczka właśnie opadają na ręce i takie gorąco od razu się robi w ciało. Tak będzie dzisiaj podczas całego dnia, bo nie widać prawie żadnej chmurki na niebie. Ale fajnie właśnie teraz, chociażby teraz, jak wjechaliśmy w cień, to jeszcze taki chłodek poranka, takie przyjemne ochłodzenie. A nasz kierunek jest tam, tamte góry. Jesteśmy teraz w prowincji Surat Thani. To już jest druga prowincja, trzecia nawet, bo Bangkok była pierwsza. Później dalej mieliśmy drugą i teraz jest trzecia Surat Thani. Kończy się ona na górach, a za górami będzie prowincja, która się nazywa Panga. A zobaczcie jaki znak, pierwszy znak, Phuket 208. Patrzcie jak to drzewo wyrasta w ogóle z tej skały wapiennej. One w ogóle przepięknie są porośnięte tą zielonością, tą roślinnością. Kao, sok. Pierwsza przerwa. Ale jaka restauracyjka w ogóle. No mega. Bridge Hill Cafe. Tutaj takie fajne do leżenia. Schody do nieba. A tu jakie fajne domki bambusowe. Teraz czas na nawodnienie. Mmm. Very tasty. No to ruszyliśmy. Znowu naładowane baterie. I organizm tak samo nawodniony. Przed nami teraz tak naprawdę jeszcze kawałek takich malutkich góreczek, góra-dół. No i później ten podjazd 4-kilometrowy. Tak naprawdę wchodzimy teraz w etap najtrudniejszej trasy. Mamy 36 km do 64. 64 km to będziemy na szczycie góry. Tak wiele metrów, ile się podjedzie, tak wiele metrów też się zjedzie. Więc później będzie długi zjaździk i ostatnie 15 km będzie mniej ciekawe, bo ostatnie 15 km będzie po autostradzie, ale innej drogi nie ma po prostu, żeby dojechać do Khao Lak i do naszego hotelu.
No to zaczynamy zabawę. Rozpoczynamy właśnie przeprawę przez góry. Kaosok, Park Narodowy. Jeden, przypomnę, ze 147 parków narodowych w Tajlandii. Kraj bardzo bogaty w parki narodowe. Ale nie ma co się dziwić, piękno jest wszędzie, piękno otacza nas w każdym miejscu. I kilometr do szczytu został. Wolę tu podjeżdżać nie stojąco, bo chociaż siedzenie mi odpoczywa. I jak z każdym tematem w życiu, powolutku, nóżka za nóżką, nie przyspieszając, nie zwalniając, swoim tempem, nie porównując się do innych. Każdy ma swoje własne tempo i należy się go trzymać. I końcóweczka została. Nie wiem dokładnie ile. Na 100% mniej niż kilometr, bo kilometr był wcześniej. Spokojnie. Wszyscy mieli dać radę i wszyscy dali radę. Mamy to, mamy to! Pięknie, pięknie, pięknie. No i tutaj mamy szczyt góry. To jest pies graniczny. Po tej stronie mamy prowincję Surat Thani. Tam jest już prowincja Prangna, która już graniczy z prowincją Phuket, więc coraz bliżej domu. Na szczycie mamy też taką kapliczkę. A ten człowiek, którego przesunę się, widzicie za mną, to jest realna postać, to jest człowiek, który żył tutaj 100 lat temu, opiekował się całym tym obszarem i dlatego dzisiaj ludzie tu przychodzą do niego modlić się, składają mu dary, modlą się o szczęście, o powodzenie. I modlitwa wygląda tak, że na przykład chciałbym zmienić pracę na lepszą pracę, czy możesz mi w tym pomóc, czy możesz dać mi troszeczkę szczęścia, w zamian przyniosę ci na przykład 2 słonie. Takie tutaj sztuczne, które stoją. I ludzie właśnie mu przynoszą jakieś dary w podziękowaniu za to, że wierzą w to, że po prostu dzięki tej modlitwie będą mieli szczęście. Dodatkową informacją ciekawą, którą się teraz dowiedziałem, to możecie zaraz, będziecie mogli zaraz to usłyszeć, jak będą auta przejeżdżały. Jak auta przejeżdżają, wiele razy miałem taką sytuację, jak jechałem w Phuket, to jak mijałem taką górę, ludzie trąbili bardzo, bardzo często, prawie wszyscy trąbili. Nie wiedziałem, dlaczego oni trąbią. Teraz się dowiedziałem, że ludzie trąbią, mijając jakąś świątynię, po to, żeby pokazać szacunek właśnie osobie, dla której ten szacunek, dla której ta świątynia została wybudowana. W tym wypadku jest to ten człowiek, a w większości przypadków jest to po prostu Budda. Więc przejeżdżając, trąbią, żeby dać mu szacunek, a w zamian oczekują szczęścia. Interesujące. A tutaj są życzenia, które można wyciągnąć i czy życzenia. Na każdym jest coś tam napisane, na przykład, że no nie wiem, będziesz miał szczęście, zadbaj o swoje zdrowie, zaopiekuj się rodziną. Różnego rodzaju życzenia. I jak to w Tajlandii? Czerwona Fanta. No ktoś tu na grubo poleciał, ktoś tu ma duże życzenie, bo poleciał całą reklamówką. Ale to był zjaździor, mega po prostu.
asfalt, jak w większości trasy, asfalt petarda, po prostu petarda. I kto jedzie drugi? Jedzie Werner, 70 parę lat, ponad 70 lat, słuchajcie. Życzę sobie i życzę, żeby wiele osób miało takiego powera jak ten człowiek i taką energię i witalność życiową, po prostu godne podziwu. A tak rośnie papaja. I don't know how you do this. Mangustynka prosto z drzewa, nazywana królową owoców. A wiecie, kto jest królem owoców? Durian. W środku ma takie małe owoce. Ta jeszcze nie jest do końca, widać, że dojrzała, ale te owoce są... Nie jest dojrzała, bo jest jeszcze twarda, a powinna się bardzo łatwo otwierać, ale w środku jest taki miąższ. I to białe się właśnie zjada, i to białe... Przepyszne, po prostu przepyszne. Teraz jest sezon na mangustynki i na duriana, więc jak będziecie w Tajlandii, to musicie spróbować. Pycha, po prostu pycha. A to jest rambutan, też na niego jest teraz sezon. To jest taki sam owoc, też go się otwiera. Wyleciał mi. Nie mogę go znaleźć. W środku był taki biały owoc, to też jest bardzo dobre. Też jest na to teraz sezon, więc też polecam spróbować. Polecam spróbować właśnie rambutan, duriana i mangustynkę. Przepyszne. Jest król owoców, królowa owoców, a nie wiem, jakby to nazwać. Jakbyście to nazwali? I ten ma 9 lat, a ten ma 46 lat. Ale ładnie, ten trąb, jaki ma piękny. Jeszcze coś, już ci dam. Już. Ten dzień bije wszystkie poprzednie dni, totalnie bije wszystkie poprzednie dni, jeśli chodzi o krajobrazy, jeśli chodzi o piękno Tajlandii, po prostu... No, bajka, poezja. To jest życie, wiatr we włosach. Pasja. Miłość do pasji. Radość z jej czerpania, z jej uprawiania. No piękne. Dalszy plan wygląda następująco, że mamy 75 km, na 90 obiadek, a finisz na 100, około 120. Więc 15 do obiadku i później po obiadku, po naładowaniu baterii, zaledwie 30. Najcięższe za nami. Teraz już tylko relaks i napawanie się tym pięknem, które jest po lewej i po prawej. Jutro ostatni etap i domek, i odpoczynek. Będzie czas takiego, myślę, tygodnia bądź 10 dni na to, żeby się zregenerować, żeby pogoiły się wszystkie mikrourazy. No i wracamy z pełną energią, z pełną siłą do treningu, do pokonywania kolejnych barier, do wychodzenia ze swojej strefy komfortu i do realizowania kolejnych celów!
końcóweczka. Mniej niż 10. Cudowny, cudowny dzień. Pozostało jakieś 15 minut. Powinniśmy dotrzeć do hotelu. Odpoczynek, regeneracja. I jutro ostatnie tchnienie tego turu. To była rzeźnia! Dzień dobry wszystkim! Czy tu się pali światło? Jeśli tak, to tak. To jak? Będę słabo oświetlony. Dzień dobry wszystkim! Udało się dotrzeć. Słuchajcie, byłoby o wiele ciężej, gdyby nie pora deszczowa. Dzięki poro deszczowo, że akurat w tym okresie ten tur się odbywał. Słuchajcie, dzisiaj nie było prawie, że chmurki. Można powiedzieć, że z 95% całej trasy lampa z nieba. Zniszczyło mnie to. Po prostu mnie to słońce zniszczyło. Czuję, jakbym miał taki lekki udar. Nie wiem tak naprawdę, jak to jest mieć udar, bo nigdy go nie miałem, ale już tak mi grzało, że mi po prostu czacha piekła. Podejrzewam, nie wiem, jak będzie na kamerze widać, podejrzewam, że kask po tych 10-9 dniach odznaczył się na czole. Potem będzie trzeba równać opaleniznę. Ale cudownie, przepięknie, no wspaniale. Słuchajcie, kończy się ten tur. Zakładajcie sobie jakieś cele, spełniajcie swoje marzenia. Miejcie pasję, posiadajcie, znajdźcie to, co kochacie w życiu. Znajdźcie taką płaszczyznę, która wam na maksa sprawia radość w życiu. Róbcie to nie po to, żeby się porównywać z innymi. Nie po to, żeby coś komuś udowodnić. Tylko róbcie to dla swojego szczęścia, róbcie to po to, żeby po prostu się tym cieszyć, żeby wychodząc na trening, bądź robić cokolwiek innego, jakąkolwiek inną pasję, którą po prostu pokochacie, żebyście czuli się spełnieni, żebyście czuli, że to jest wasz moment, wasza chwila i żebyście czuli te endorfiny i to szczęście w środku, które przepełnia człowieka pełnego pasji i właśnie spełnionego tą pasją. Szczerze, szczerze wam tego życzę, a teraz wszystko idzie do prania. Trzymajcie się. Siemano. A więc nie mogę się pożegnać. Ale słuchajcie, widząc ten przepiękny zachód słońca, no po prostu nie idzie. Po prostu nie idzie czegoś nie dograć. Jedno zakończenie już dzisiaj było. Nie jestem pewien, czy one w ogóle wejdzie do odcinka, czy nie wejdzie. Te, które teraz nagrywam. Bo tamten widok, który mieliśmy podczas tego ostatniego postoju obiadowego, wydawał mi się po prostu petarda, poezja, że już lepszego dzisiaj nie zobaczę, a tu nagle takie piękno. To, że widzę w ogóle zachód słońca pierwszy raz od 11 dni czy 10 dni, to świadczy o tym, że zmieniliśmy kierunek na zachodni. Na zachodni w końcu. Jestem przyzwyczajony do Phuket, bo mieszkamy tam już około 8 miesięcy i zachody słońca są przecudowne. Mamy przepiękną plażę Kamale, do której mamy dosłownie rzut beretem z 800 metrów i bardzo często idziemy z dziećmi na spacer, na wieczorny spacer, tak żeby właśnie delektować się tym pięknem, tymi kolorami, tym pięknem. Nic więcej nie potrzeba, tu nie trzeba ubierać tego w jakieś ekskluzywne słowa, bo obrazy mówią same za siebie. Zrobię jeszcze raz podsumowanie, bo nie wiem, czy tam to wejdzie, czy to wejdzie, więc słuchajcie, no dzisiaj trasa była po prostu mega, 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 mega gruba. Końcówkę cisnęliśmy. Było troszeczkę tak, że robiliśmy drużynowo. Wspierałem dziewczyny na podjazdach. Później jak już wiedziałem, że już nie ma takich mocnych podjazdów, że już sobie spokojnie poradzą, to robiłem swoje tempówki. Po prostu szybciej. Butowałem. Słońce dzisiaj dało tak popalić, że jak przyjechałem do pod hotel, to myślałem, że jakiegoś cichego udaru dostałem, bo po prostu czacha mi aż buzowała. Bum, bum, bum. Takie ciśnienie aż w czaszce od tego gorąca, pomimo że miałem kask, opaleniznę od kasku widać i przez takie dziurki w kasku te słońce tak dawało po czaszce, że no na maksa po prostu gorąco było. Pot lał się, po całym ciele było, dzisiejszą naszą taką przeszkodą było właśnie słoneczko. Ale nie ma co narzekać, bo i tak było pięknie. Tu takie doczepywanie, to chyba od tego słońca brakuje mi już tylu słów. Takie doczepywanie, czepianie się takie szczegółów w ogóle nie ma sensu, bo wyznaję zasadę, że ogólnie w życiu doszukiwanie się negatywnych rzeczy jest do dupy, jest bezsensowne. Jeśli widzisz coś, nawet twoje oko widzi coś negatywnego, zostaw to, olej,
czy człowieka negatywnego, czy coś, co cię denerwuje, olej, odetnij, odrzuć, skieruj się w kierunku pozytywów, skieruj się w kierunku tego, co jest piękne, bo pięknych rzeczy jest o wiele więcej. Uśmiechajmy się częściej, bądźmy życzliwi dla siebie. Jeśli każdy by chociaż jeden taki uczynek zrobił głupi uśmiech do drugiego obcego człowieka, życzliwość dla drugiego obcego człowieka, to świat i Polska byłaby piękniejsza. Podsumowując dalej, dzisiejszy dzień pobił wszystkie dni poprzednie i to nawet zebrane do kupy. Troszeczkę inaczej, każdy dzień miał coś swojego, każdy dzień miał coś fajnego. W pierwszy dzień mega ulewa, bardzo mi się podobała. Kolejne dni też przynosiły za sobą coś tam ciekawego, co odznaczało te dni od poprzednich, a dzisiaj te góry, te krajobrazy, te podjazdy, to wszystko, to ogólnie tur oceniam na 6 z plusem. Był na 5 z plusem, po dzisiejszym dniu wskakuje 6 z plusem, gruba 6 z plusem, murowana 6 z plusem i po prostu nawet jak jutro się wszystko powali, to i tak zostanie 6 z plusem. Nie będę opisywał tego, co widzieliśmy, bo to wszystko widzieliście, więc byłoby to bezsensowne. Przed nami jutro ostatni etap. Z jednej strony smutno. Wiecie, jak to jest pod koniec jakichś obozów, wakacji, pod koniec jakichś planów, które realizujecie, czy miałem nawet to niedawno z półmaratonem, jak zaczynał się ostatnia noc przed półmaratonem, to wieczorem mówię, kurde, już jutro biegnę, w sobotę wieczorem, już jutro biegnę. I co później? Wiadomo, miałem jakieś plany, ale tutaj już to wszystko było poukładane, już takie zazębione ze sobą, że dokładnie wiedziałem, że pomalutku dokładamy kolejne cegiełki, idziemy do przodu. I nagle, kurde, półmaraton i koniec. To samo jest dzisiaj. Dzisiaj taka nostalgia łapie mnie, bo tyle pięta, co zobaczyłem, tak wspaniałych ludzi, których poznałem. No i to się kończy. Dodatkowo fajnie moje nogi dostały, fajnie moje płuca dostały, fajnie organizm dostał takiego pozytywnego, endorfinowego kopa, na maksa endorfinowego kopa. I z jednej strony będzie troszeczkę przykro, ale z drugiej strony jutro widzę się z Kamilą, z dziećmi i z kotem. Z całą moją najwspanialszą familią i po prostu nie mogę się ich doczekać, stęskniłem się za nimi. Więc jak zawsze w życiu, plusy, minusy, plusy, minusy. Kochani, żeby tego nie przeciągać w nieskończoność, chociaż naładowany jestem po dzisiejszym dniu mega energią, bo ten etap był bajka, to przejdę tylko jeszcze do delikatnego opisania tego, co będzie się działo jutro. Obecnie znajdujemy się w miejscowości Kaolak. Z miejscowości Kaolak zostaje nam ostatni etap, ostatnia trasa do Phuket. 95 km, w większości początek będzie lekko pofałdowany, ale nie już tak jak dzisiaj. Nie będzie dzisiaj podjazdu tak jak dzisiaj, a końcówka będzie płaściutka, więc to będzie taka rundka honorowa, jak na Tour de France. Kolarze wjeżdżają do Paryża, dostają lampkę szampana. To tutaj jest taki most bardzo słynny, który łączy ląd Tajlandię z wyspą Phuket i przydałoby się, żeby na tym moście ktoś stał z lampką szampana. Oczywiście to się nie wydarzy, bo jest to niemożliwe, ale też to mówię tak z żartem, bo no nikt by nie jechał z lampką szampana, bo jeszcze z tego mostu przed nami będzie około 60-70 km, tak na oko liczę, nie sprawdzałem na mapie. Także też etap zapowiada się fajny, ja już jestem przyzwyczajony Phuket, bo mieszkam tam 8 miesięcy, więc jak już wrócę, jak już minę lotnisko, jak już będę poznawał wszystko, jak już będą takie moje klimaty, które też jeździłem na treningach, na moich przygodach rowerowych, to już troszeczkę się, można powiedzieć, poczuję jak w domu, więc to też tak już taki sentyment wróci, więc piękny dzień się zapowiada, piękne momenty znowu, piękne krajobrazy, tak samo, bo Phuket też jest piękne. Więc słuchajcie, wszystkim, którzy byli ze mną, jeszcze jutro zrobię takie konkretne podsumowanie, ale już dzisiaj muszę o tym powiedzieć, widzicie jak mnie energię rozpiera. Wszystkim, którzy oglądali tę serię, którym się podobała, bardzo dziękuję. Jeśli możecie, polećcie tą serię swoim znajomym, udostępcie przyjaciołom, rodzinie, może kogoś zainteresuje. Pamiętajcie, zawsze realizujcie swoje marzenia, zawsze realizujcie swoje plany. Jakiekolwiek by nie były, czy ktokolwiek by się z nich śmiał, czy nie śmiał, czy komuś by się one podobały, czy nie podobały, one są wasze i tylko wasze i je realizujcie, bo one wam sprawiają radość. Zrobiłem półmaraton, bez żadnego odpoczynku przejechałem trasę z Bangkoku do Phuket. Jeszcze nie przejechałem, jutro ostatni etap.
ale jestem ku końcowi. Wiecie dlaczego? Jest jeden najważniejszy powód, bo kocham to, co robię i każdego poranka stając, każdego poranka siadając na rower, pomimo że dupa boli, z nogami nie będę mówił, że bolą, bo bym skłamał, regeneruje się świetnie, więc boli tylko dupa od siodełka twardego, to i tak mam to w głębokim poważaniu, bo idę po to, żeby realizować swoją pasję i od momentu wejścia na rower do zejścia z rowera moja gęba się cieszy, moja gęba napawa się tym wszystkim i wewnętrznie czuję po prostu szczęście i radość i tego samego wam życzę, czy to będzie rower, czy to będzie bieganie, czy to będzie szydełkowanie, czy to będą szachy, czy to będzie gotowanie, czy to będą spacery, cokolwiek byście nie robili, róbcie to po prostu nie dla innych, róbcie to dla siebie, róbcie to z pasji. Ja wam tego szczerze, szczerze życzę i mam nadzieję, że dzięki moim przygodom wy również mogliście wyciągnąć swoje dawno schowane marzenia z szuflady i zacząć je realizować i jesteście teraz szczęśliwi i już do końca życia będziecie szczęśliwi, bo pasja zostaje z nami na zawsze. Serdecznie was pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia już jutro, kochani. Cześć!